jeśli już jesteście w pokoju webinarowym, bardzo proszę o informację na czacie, czy widać nas i słychać. Czekam na informację, czy widać, czy słychać. Tak, o, już pędzą głosy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam Was serdecznie na webinarze Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odwróconej lekcji. Widzę, że tutaj jest nas bardzo dużo. Pozdrowienia również dla Facebooka, gdzie powinniśmy być na żywo. Czekam na informację, czy jesteśmy na żywo również na Facebooku. Dobry wieczór. Ale Was tu dużo, leci ten czat super szybko. Są wspaniali goście, czekają na Was i mają ochotę się z Wami podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Odwrócona lekcja w edukacji zdalnej, webinar, który dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że spełni Wasze oczekiwania i będzie świetnym pomysłem na ten wtorkowy wieczór. Gorzów Wielkopolski pozdrawia, doskonale. Pozdrawiamy również Gorzów Wielkopolskich. Zanim rozpoczniemy, chciałabym powiedzieć kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami oraz dyrekcją szkół w całej Polsce. Z Gdańskiem również, Gdańsk nas wita. Wspieramy ich w myśleniu ciekawych projektów, jak pracować z uczniami, ale również proponujemy rozwiązania nowoczesne i elastyczne, jeśli chodzi o metodykę nauczania. Działamy od 26 lat, dotarliśmy ze swoimi projektami do 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli. Myślę, że w okresie pandemii dotarliśmy do nawet większej liczby użytkowników, i którzy poprzez nauczanie zdalne szukali u nas pomocy i rozwiązań metodycznych. Mam sygnał, że jesteśmy również na Facebooku, to bardzo dobra dla nas informacja. Pozdrawiam również Bolesławiec. Jeśli chodzi o nasze działania, możecie być na bieżąco, jeśli znacie naszą stronę co.org.pl, tam wszystkie informacje, również na naszym blogu. Warto na niego wchodzić, zapoznawać się z ciekawymi artykułami. Dość często publikujemy te treści, zapraszamy na naszego bloga, ale również na nasz kanał na Facebooku. Fundacja CEO regularnie publikuje tam informacje, ale przede wszystkim zaprasza na różne wydarzenia. Jest ich dużo, więc tym bardziej Was na nie serdecznie zapraszamy. Jaki jest plan na dzisiaj? Będziemy przede wszystkim rozmawiać o odwróconej lekcji z naszymi ekspertkami, ale również z ekspertem. Dzisiaj będzie też mężczyzna. Nasi eksperci i ekspertki odpowiedzą, co to jest odwrócona lekcja, jak pracować tą metodą w edukacji zdalnej, bo teraz to jest to największy problem, oraz jakie korzyści daje praca tą metodą. Nasze ekspertki i ekspert podzielą się swoim doświadczeniem oraz dobrymi praktykami. Na zakończenie będą wszystkie przydatne linki oraz informacje. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie z tego webinaru z poczuciem, że spędził bardzo dobrze z nami czas. Nasi goście, wspaniali. Justyna Bober, nauczycielka języka polskiego i angielskiego. Myślę, że jeśli słyszeliście o odwróconej lekcji, to słyszeliście o Justynie. To jest osoba, która jest związana z grupą Super Belfrzy. Zajmuje się nauczaniem w Suwałkach, czyli całkiem od nas daleko. Cudowny człowiek i za chwilę ją poznacie. Marcin Michalik, czyli nasz ekspert, mężczyzna w naszym damskim gronie, polonista z Podkarpacia, czyli kompletnie drugi koniec Polski, miłośnik okej zeszytu i metody daltońskiej. Dorota Stępniak, również nauczycielka, bo jakże inaczej, nasza ekspertka, nauczycielka historii, WOS-u i etyki, mentorka w wielu kursach CEO, obecnie pracuje również przy kursach online, co jest bardzo ważne ze względu na edukację online. Dobrze, przedstawieni nasi goście, mam nadzieję, że się już nie możecie na nich doczekać. Zapraszam serdecznie Justynę, żeby się przygotowała i włączyła kamerę. Zachęcam Was bardzo do zadawania pytań na czacie. Czat, mam nadzieję, że będzie żył i z nami rozmawiał. Będziemy wyłapywać te czaty, te pytania, które na czacie się będą pojawiać. I mam nadzieję, że uda nam się znaleźć dużo czasu na koniec, żeby na te pytania, a przynajmniej na część z nich odpowiedzieć. Wyprzedzam pytanie o zaświadczenia. Zaświadczenia będą pod standardowym linkiem zaświadczenia co.org.pl,
Ale uwaga, nie wcześniej niż o 21, czyli mniej więcej półtorej godziny po naszym, dobrze liczę, pół godziny po naszym zakończeniu naszego webinarium. Nie, półtorej godziny po zakończeniu naszego webinarium. Ktoś tu pytał o godzinę. 18 do 19.30, taki jest plan, tak rezerwujemy czas. Jest Justyna, serdecznie Cię witam. Oddaję Ci głos w takim razie, ja się chowam, a o, ktoś tu Cię pozdrawia, że Cię znajdzie, miło Cię widzieć, więc ja się chowam, dziękuję, zostawiam Was w cudownych rękach Justyny. Dziękuję bardzo, witam serdecznie, też widzę pozdrowienia z Suwałki i okolic i znajomych na czacie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że rzeczywiście okaże się tutaj ekspertem, przynajmniej od teorii, bo mamy też praktyków na pokładzie, czyli właśnie Marcina i Dorotę, i oni od bardziej praktycznej strony podzielą się swoim doświadczeniem. Natomiast ja troszkę spróbuję od strony teoretycznej i takich moich też własnych refleksji, jak to w dzisiejszych czasach, w czasie edukacji zdalnej powinno to wyglądać, więc teraz przyłączę się już na prezentację. I tak, tutaj został slajd, zachęcamy do zadawania pytań na czacie i do tych pytań myślę wrócimy na samym końcu. Natomiast teraz jeszcze, już zostałam świetnie przedstawiona, ale powiem jeszcze, że reprezentuję grupę Super Belfrów, jestem ambasadorem Wiosny Edukacji, konsultant i tam też mówię o odwróconej klasie. Jestem też ekspertem Microsoftu, stąd technologia też jest mi bliska. I tu jest jeszcze na tym slajdzie widać naszą grupę na Facebooku, odwrócona lekcja w praktyce. Zapraszam serdecznie. I przechodząc już do konkretnych rzeczy, mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. To oczywiście na początku trochę o samym pojęciu. Ja będę używać nazwy odwrócona klasa naprzemiennie z odwróconą lekcją, ale należy się tutaj też wyjaśnienie, że odwrócona lekcja jest też czasami przez niektórych rozumiana trochę inaczej, jako lekcja prowadzona przez uczniów, to nie w tym znaczeniu będziemy używać tego pojęcia. Będziemy używać go jako metody, czy strategii, czy modelu odwróconej klasy, czy z angielskiego dosłownie jest to tłumaczenie. Nazwa też jest flipped teaching, więc jest to też odwrócone nauczanie. Jest to jedna z metod learning, czy inaczej hybrydowego nauczania. Inną jeszcze nazwę nadał profesor Stanisław Dylak, który mówił o nauczaniu wyprzedzającym i myślę, że to też jest bardzo trafna nazwa, bo najważniejsza różnica między tradycyjną lekcją a lekcją odwróconą jest właśnie, polega na tym, że uczniowie najpierw dostają zadanie, z którym się muszą zapoznać i jest to zadanie, które ściśle wiąże się z tym, co się będzie działo na lekcji, więc to nauczanie wyprzedzające to jest też bardzo dobra nazwa. Postaram się odpowiedzieć na takie pytania, jakie tutaj zapisałam, na czym polega odwrócona klasa, jakie są zadania nauczyciela w modelu odwróconej lekcji, na czym polega praca na lekcji i rola nauczyciela i jakie korzyści oczywiście z tego modelu odnoszą wszystkie strony. Oczywiście też na pewno pojawią się tutaj wśród Waszych pytań, co może sprawiać problemy. To są takie najważniejsze pytania, ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, że dla mnie odwrócona klasa to jest zmiana. To jest zmiana sposobu uczenia, a zmiana... Myślę, że gdzieś tutaj wcześniej jeszcze, o, mam taki slajd. W języku chińskim mamy określenia, które mają, jak widzicie tutaj, ten sam symbol i to samo odnosi się, to samo możemy rozumieć jako szansę i jako kryzys. Dla mnie
zmiana i to sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, to, że jesteśmy wszyscy wrzuceni na głęboką wodę, niekoniecznie umiejąc dobrze pływać, albo jak to Angela Watson powiedziała, jesteśmy wszyscy w samolocie, który właśnie jest skonstruowany i uczymy się na nim latać. To nam pokazuje, że oczywiście jest to duże zagrożenie, że jesteśmy w sytuacji kryzysu i kryzysowego nauczania, ale jednocześnie, że mamy tutaj, że to otwiera dla nas niewiarygodną szansę, żeby zmienić coś, co w dotychczasowym naszym nauczaniu nie było może najlepsze, i albo zmienić też to, co uważamy, że dzisiaj we współczesnym świecie jest szczególnie ważne, że to tradycyjne nauczanie to już nie może być metoda podawcza i podawanie tylko informacji przez nauczyciela i generalnie testowanie, że tak naprawdę to musimy oddać stery naszym uczniom i pozwolić im na jak największą samodzielność i oddawać im też odpowiedzialność za uczenie. Więc dla mnie odwrócona klasa to jest zmiana. Przede wszystkim nie stawianie, to nie jest stawianie wszystkiego na głowie, ale zmiana myślenia. To jest zmiana myślenia o tym, jak trzeba uczyć, żeby to było efektywne i żeby to było na miarę naszych czasów. Więc myślmy o tym jako o jakości i myślmy o korzyściach. Teraz chyba trochę historii i trochę teorii, nie będzie tego za dużo, jeśli chodzi o historię, ale myślę, że warto wspomnieć, że tak naprawdę twórcą odwróconej lekcji można nazwać Salmana Khana, twórcę Khan Academy, czyli pewnie znanej wszystkim, takiego zbioru krótkich filmów, które właściwie dotyczą wszystkich przedmiotów, szczególnie matematycznych i przyrodniczych przedmiotów, ale i humaniści tam znajdą też dla siebie ciekawe bardzo materiały. Krótkie filmy, które właśnie świetnie nadają się do tego, żeby pokazać je, wysłać uczniom jako zadanie wyprzedzone. I one zostały zebrane właśnie w taką akademię, cały przemyślny system. Właściwie dosyć przypadkiem to się stało. I Salman Khan opowiada o tym, że musiał kiedyś udzielać korepetycji z matematyki swoim kuzynom w odległej części Stanów Zjednoczonych. Robił to najpierw przez telefon, a potem stwierdził, że jednak nagrywanie filmów, to były początki YouTube'a, że nagrywanie filmów będzie tutaj skuteczną metodą, że będzie mógł te filmy wysłać tym swoim kuzynom. I okazało się ku jego zdziwieniu, że ci kuzyni wolą go nagranego niż na żywo. A było to dlatego, tak było, że takiego nauczyciela można było odsłuchać tyle razy, ile się chciało. Można było go przewinąć, można go było słuchać wielokrotnie, a on się nie denerwował, że tłumaczy tą samą rzecz po raz kolejny. I to, ta zaleta istnieje nadal. To właśnie, to jest ta wielka zaleta odwróconej klasy, że ten materiał, który my sami nagramy jako nauczyciele, czy wykorzystamy materiał, który jest dostępny, na przykład z Khan Academy, albo z wielu innych jeszcze serwisów. Jeżeli damy to uczniom, to uczniowie mają możliwość obejrzenia tego w czasie najbardziej dla siebie dogodnym, w miejscu, które jest dla nich też wygodne zazwyczaj, dopasowane do ich możliwości, ale przede wszystkim uczeń, który zna dobrze materiał, może w domu ten filmik obejrzeć sobie tylko pobieżnie, a uczeń, który ma problemy, może ten filmik oglądać tak długo, tyle razy, żeby utrwalić sobie, czy żeby poznać naprawdę dobrze materiał. Khan Academy ma jeszcze takie zalety, że kiedy oglądamy tam filmy, to system też nam wskazuje, co możemy obejrzeć, żeby uzupełnić swoje braki, a co możemy obejrzeć, żeby rozwinąć swoje umiejętności, więc to jest też bardzo przemyślnie skonstruowany system. Poza tym po każdym filmie możemy też sprawdzić naszą wiedzę.
I warto się na tym wzorować. Khan Academy jest praktycznie w całości przetłumaczona i jest to wielka zasługa profesora Lecha Mankiewicza, który jest prezesem polskiej Khan Academy. Ale nie tylko Khan Academy. To są te materiały, zasoby, do których jeszcze wrócę. Natomiast warto jeszcze powiedzieć, że mam na przykład kanał Pistacja TV dla matematyków. I ten z kolei kanał został stworzony przez Krzysztofa Chojeckiego, który razem ze mną administruje grupę Lekcja w praktyce. Bo właśnie on też jest praktykiem i na swoich lekcjach matematyki testuje filmy, które wcześniej przygotował. Mówię też o tych dwóch osobach, dlatego że razem jestem autorką takiego rozdziału o odwróconej klasie. Jest to publikacja, która ukazała się online. Składa się z dwóch rozdziałów, ale kolejne się będą systematycznie ukazywać. Dydaktyka edukacji hybrydowej i właśnie pierwszy rozdział to odwrócona lekcja. I tam po ten materiał również można sięgnąć, można go znaleźć na stronie, na blogu Superbelflów. Jeszcze miało być trochę o teorii, więc jeszcze wspomnę o tym, co mam tutaj po prawej stronie, mianowicie cykl Kolba i taksonomia Bluma. Są to z teorii dydaktyki rzeczy, które myślę warto sobie też przypomnieć, kiedy mówimy o odwróconej klasie. Powinniśmy, ucząc według tego cyklu Kolba, realizować wszystkie etapy, które tutaj na tym kole zostały umieszczone. Czyli zaczynamy od wiedzy i zaczynamy od teorii. I to jest ten moment, który następuje w domu. Zamiast pogadanki na lekcji, od której zazwyczaj tradycyjna lekcja się zaczyna, zaczynamy od dania uczniom możliwości zapoznania się z teorią w domu. Natomiast kolejne etapy lekcji, czyli uczenie przez działanie, przez doświadczanie i na koniec refleksja, to jest to, co powinno zadziać się podczas lekcji z nauczycielem. Ponieważ jest to metoda edukacji hybrydowej, czyli generalnie jest tak, że powinniśmy zadać materiał do domu, a potem w klasie pracować w grupach i pracować, uczniowie powinni pracować samodzielnie, indywidualnie i w grupach, powinni pracować nad rozwiązywaniem problemów. To powinno być pogłębione uczenie, uczenie przez doświadczanie, przez działanie. To mogą być dyskusje, debaty, to może być wykonywanie praktycznych zadań. Dokładnie to, co to jest, to zależy oczywiście od przedmiotu, więc mówię tu dosyć ogólnie. I ostatni ten element to powinna być refleksja nad tym, czego się nauczyliśmy i gdzie możemy, jak możemy pójść dalej. Te cele z taksonomii Bluma z kolei, to też tak jak widzimy tutaj w tej piramidzie, to zapamiętywanie i zrozumienie to są te najłatwiejsze rzeczy, na których nie warto tracić czasu na lekcji, warto tym się zająć w domu. To, co uczniowie mogą, co jest w zasadzie dla nich najprostsze, tym się mogą zająć w domu. Natomiast to, co jest trudniejsze, analizowanie, ocenianie, powinno, czy też własna twórczość powinna mieć miejsce już w klasie. Odwrócona klasa oczywiście bardzo wiąże się z technologią informacyjno-komunikacyjną i to jest oczywiste, bo jakby właśnie z tych możliwości technicznych ona się narodziła, czyli ta możliwość, że nie musi nauczyciel stać przed swoimi uczniami i im tłumaczyć wszystkiego, tylko może to nagrać i może to uczniom swoim wysłać, to sprawiło, że właśnie ta odwrócona lekcja mogła się zadziać.
lekcje nagrywane przez nauczyciela wysyłane uczniom, czy filmy edukacyjne, które są dostępne w internecie lub na cyfrowych nośnikach, właśnie mogą zastąpić tego nauczyciela, tą część tradycyjną lekcji, którą mamy w postaci pogadanki i metody podającej. Możemy na tym znacznie zaoszczędzić czas i mieć czas na lekcji, na praktyczne działania. TIK to również sprawdzanie wiedzy na przykład za pomocą quizów, czyli różnego rodzaju quizy mogą nam ułatwić pracę, mogą nam ją pozwolić lepiej zorganizować i możemy też na lekcji wykorzystywać różne narzędzia i technologie. I oczywiście to jest tak, że ta technologia jest tylko narzędziem, nie jest niezbędna. Nauczyciele, z którymi miałam niedawno szkolenia, warsztaty dotyczące odwróconej klasy, to mówili właśnie, że w zdalnym nauczaniu, że właściwie to, co robili, to była odwrócona klasa. I oczywiście ja się z tym zgadzam, że tak mogło być, że nawet ten pierwszy etap, który mieliśmy w zdalnym nauczaniu, który polegał na tym, że nauczyciele wysyłali uczniom materiał do zapoznania się, to rzeczywiście jest element odwróconej klasy. I oczywiście jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że ta technologia no, też nam jest praktycznie niezbędna, żeby lekcje przeprowadzić lekcje online. No, trudno je sobie wyobrazić bez dostępu do internetu i do komputera. Ale odwrócona klasa może być klasą bez technologii, bo nawet jeżeli pomyślimy sobie o czym pewnie Marcin trochę powie, o czytaniu lektur, no to przecież jest to w jakimś sensie forma odwróconej klasy, bo uczniowie dostają materiał do zapoznania się w domu. Tyle, że dla mnie najważniejsze jest chyba to, co się dzieje później, to, co się dzieje w klasie. I to może być pewien problem. To jest pytanie takie, czy da się online. Na pewno da się online, ale warunkiem jest to, żeby zadbać o odpowiednie zorganizowanie pracy we wszystkich fazach lekcji. Czyli też o to, żeby tak przygotować tą pracę i tak przygotować to zadanie, które wysyłamy, żeby podczas spotkania z nauczycielem już nie poświęcać czasu na teoretyczne podstawy, tylko dać uczniom konkretne problemy do rozwiązania i dać możliwość tego, żeby oni mogli współpracować. Bo jeżeli dzieje się tak, że wysyłamy materiał, a potem znowu przez, nie wiem, czy 30 minut, czy 45 minut, bo tak i tak się chyba też zdarza, że nauczyciel tylko wyjaśnia i pyta uczniów o to, zadaje im jakieś pytania w trakcie lekcji, no to nie mamy tutaj odwróconej klasy, absolutnie. Ja nie tak rozumiem odwróconą klasę. Więc żeby to było odpowiednie, to też to zadanie, które jest wysyłane uczniom, to zadanie wyprzedzające, też powinno być interesujące, też powinno być takie, od razu powinniśmy mieć taką gwarancję, że uczniowie będą chcieli tam sięgnąć. Więc musimy też odpowiednio to zadanie wprowadzić, na przykład jakimiś pytaniami otwierającymi, czy jakąś zagadką, czy nawet w sposób wysłania linku do filmu może być też czymś, co uczniów zainteresuje. Polecam bardzo narzędzie Edpuzzle, czy Edpuzzle z angielska, to jest, pozwala nam nie tylko przygotować odpowiedni materiał, bo możemy korzystać z różnych filmów, również swoje własne wstawiać i możemy do nich dodawać pytania. I jak założymy sobie klasę na Edpuzzle, to będziemy mieć też wgląd w pracę uczniów w domu. I będziemy wiedzieć, czy uczniowie są przygotowani do lekcji, więc pod tym względem to jest świetna aplikacja. Możemy oczywiście korzystać z różnych innych, które mają też taką możliwość.
taka lekcja odwrócona powinna zacząć się nie od przepytywania uczniów, czy od testu, kartkówki, czy oni opanowali treści, które były w domu, ale możemy wykorzystać quizy i tu na przykład Kahoot się świetnie sprawdza jako takie narzędzie do sprawdzenia, a jednocześnie zabawa. Powinno być to jak najbardziej otwierające i zachęcające uczniów do tego, żeby oni rzeczywiście chcieli w domu się przygotować, obejrzeć, żeby w formie tego quizu sprawdzić to przygotowanie. Taki quiz może nam też służyć do tego, żeby potem uczniów podzielić odpowiednio na grupy, czy przydzielić im odpowiednie zadania, bo one wcale nie muszą być dla wszystkich takie same. No i ten najważniejszy moment, czyli to pogłębione uczenie się, praktyczne działanie i w systemie pracy online wydaje mi się, że można to zorganizować właśnie podczas tej synchronicznej pracy z nauczycielem, czyli kiedy tego nauczyciela mamy na żywo, to wtedy nie powinno być, myślę, ten czas marnotrawiony na sprawdzanie listy obecności i odpytywanie, co uczniowie zrobili czy przeczytali, a powinno być to już wyznaczanie konkretnych problemów do zgłębienia i też dobrze, żeby to sami uczniowie, od nich to wychodziło, bo wtedy będą też bardziej tym zainteresowani. Następnym etapem powinno być to uczenie się we współpracy. Czyli świetnie, jeżeli mamy takie narzędzie, jak breakout roomy, na przykład na Zoomie jest taka możliwość, żeby uczniowie rozmawiali ze sobą w oddzielnych pokojach. Teamsy też dają trochę takich możliwości, ale mamy też inne możliwości, z których korzystamy, które są dostępne dla nas, powinniśmy w tym celu wykorzystywać. Czy możemy tworzyć wspólne dokumenty, czy możemy wykorzystywać takie narzędzie jak Padlet czy Wakelet, czy taką tablicę jak Whiteboard, czy innego rodzaju podobne narzędzia, czy po prostu współdzielone dokumenty na dysku Google, czy OneNote'a w Teamsach na przykład. To w zależności od tego, z czego korzystacie, to na pewno takie narzędzie możecie znaleźć, które umożliwi współpracę. Ja z własnych obserwacji, bo mam dziecko, które chodzi do liceum i patrzę, trochę hospituję te lekcje, które się odbywają i widzę, że ci młodzi ludzie świetnie ze sobą współpracują, tylko że oni współpracują ściągając, dzieląc się zdobytymi informacjami, żeby jak najlepiej napisać test. Ja myślę, że nasi uczniowie świetnie naprawdę potrafią współpracować i mają też tą technologię w zasięgu ręki, żeby współpracować ze sobą. I dobrze by było to wykorzystać w dobrym celu, czyli żeby współpracowali nad rozwiązywaniem problemów, nad rozwiązywaniem zadań, nad wspólnymi projektami. Powinniśmy zostawić tą przestrzeń dla samodzielności uczniów. Też bardzo ważne jest, żeby uczniowie nasi mieli autonomię, żeby mogli wybierać zadania, żeby mogli wybierać też na przykład grupy, z którymi będą pracować, żeby jak najwięcej możliwości wyboru zostawiać uczniom. Nawet to, czy chcą pracować tą metodą, też powinniśmy uzależnić od ich decyzji, bo powinniśmy wprowadzić rodzaj takiego testu, czy jak to nam działa, czy nam się to sprawdza, czy nie, czy nam się podoba taka praca, czy nie, czy widzimy w niej jakieś korzyści. Dać to do oceny uczniom, żeby oni też mogli mieć wpływ na to, co się na lekcjach dzieje. Prezentacja efektów, wniosków w formie wybranej przez uczniów. Ta prezentacja, to znowu możemy wrócić do tej synchronicznej pracy z nauczycielem i wtedy uczniowie pokazują, co wypracowali, jakie wnioski, oczywiście w bardzo różnych formach i wykorzystując technologię jak najbardziej. Na wszystkich etapach potrzebne jest monitorowanie i wsparcie nauczyciela. I myślę, że tego w tej naszej pierwszej etapie online'owej edukacji chyba najbardziej zabrakło. Tego wsparcia nauczyciela na wszystkich etapach
uczenia się. Co można wykorzystać? Quizy do sprawdzenia przygotowania, o tym mówiłam. Współpracę uczniów przez wykonywanie na przykład wspólnego mini projektu. Umiejętności uczniów w prezentacji ich efektów, czyli to niekoniecznie my, nauczyciele, musimy znać się świetnie na technologii, wystarczy, że to uczniowie się znają i że to oni nam przygotują odpowiednie, w odpowiednich narzędziach. Nie musimy nawet my ich znać, możemy im podsunąć oczywiście jakieś nasze ulubione narzędzia, jeżeli mamy, ale myślę, że sami uczniowie też pozostawieni, jeżeli damy im wolną rękę, to pewnie też nas mogą tutaj zaskoczyć bardzo pozytywnie. Możliwość monitorowania pracy, jaką daje technologia, warto wykorzystać. Nie mówiłam tutaj jeszcze o ocenianiu, ale wydaje mi się, że ocenianie pracy w tej metodzie może się pojawić dopiero gdzieś na końcu. Na końcu jakiegoś projektu, na końcu całego działu. Nie powinniśmy oceniać tego, czy uczniowie się przygotowali do lekcji, czy jak aktywnie pracowali. Myślę, że to ocenianie powinno być ocenianiem procesu i też technologia nam ułatwia to, że monitorować pracę uczniów przez cały dział na przykład. Możemy też, warto wykorzystać możliwość udzielania indywidualnej informacji zwrotnej. My nie koniecznie z całą klasą na 30 minut. My możemy części klasy dać zadanie do wykonywania, a spotykać się indywidualnie. Się z uczniami spotykać i w ten sposób wspierać, pokazywać, udzielać osób tak odpowiednich wskazówek. I myślę, że to podsumowując, że w odwróconej klasie zmieniają się role wszystkim od rodzica. Dla rodzica i warto z rodzicami rozmawiać i im komunikować, dlaczego chcemy ten model lekcji wprowadzić. Właśnie dlatego rodzice też nam bardzo narzekali na to, że zostali tutaj obciążeni i że muszą zastępować często nauczycieli. Absolutnie taka nie jest rola rodzica i powinniśmy to też jasno komunikować. Rodzic nie zastępuje nauczyciela ani nie wyręcza ucznia. Czyli te zadania, które nauczyciel daje uczniom, są do wykonania przez uczniów i to też rodzice powinni rozumieć, ale powinniśmy im też to jasno komunikować. To nie rodzic jest ekspertem, tylko nauczyciel. I natomiast od rodzica możemy wymagać, że powinien być partnerem i nauczyciela, i wspierać proces uczenia się. Ale to też jest łatwo pokazać tutaj na przykładzie odwróconej klasy, że właśnie ta rola rodzica jest łatwiejsza, bo on nie musi wyjaśniać jakichś złożonych, nie wiem, zadań matematycznych, których sam może nawet też już nie rozumie. Natomiast kiedy dostaje film do obejrzenia, to może go, kiedy dziecko dostaje film do obejrzenia, to może je obejrzeć z rodzicem i rodzic może też prowadzić dyskusję z dzieckiem na ten temat, czy szukać dodatkowych informacji, natomiast nie musi za ucznia wykonywać, za swoje dziecko wykonywać zadań. Oczywiście im młodsze dziecko, tym ta rola rodzica jest ważniejsza i pewnie będzie nieraz musiał wspomagać dziecko również od tej strony technicznej, organizacyjnej, czy w przygotowaniu. Rola ucznia się zmienia, bo i on się do samego, to nam głównie przecież chyba chodzi, żeby to uczeń przejął odpowiedzialność za swoją naukę, żeby uczeń stawał się samodzielny, samosterowny, żeby wykazywał się aktywną postawą i żeby się uczył przez współpracę i działanie. No i oczywiście zmienia się rola nauczyciela, to nauczyciel ma organizować środowisko uczenia, ma być takim przewodnikiem ucznia, ma też diagnozować to. On powinien wiedzieć, co uczniowie już dobrze rozumieją, czego jeszcze nie wiedzą. Powinien być też takim tutorem i może to właśnie być też taki tutoring jeden do jednego, czyli uczeń spotyka się, nauczyciel spotyka się z uczniem.
To są te najważniejsze role. I tak już podsumowując tą moją część, to nauczyciel powinien być ekspertem nie tylko od swojego przedmiotu, ale ekspertem od uczenia się, czyli od uczenia, czyli powinien pokazywać uczniom, jak się uczyć, powinien tego ich nauczyć. Mniej ważny jest sam przedmiot, ważniejsza jest ta umiejętność, która będzie potrzebna wszystkim przez całe życie. Także to chyba tyle w tej części. Mikrofon. W takim razie dziękuję Ci, Justyno. Czekaj sobie dalej, zaprosimy Cię ponownie i wołamy Marcina do nas, do jego części. Dobry wieczór. Oddajemy Ci głos, Marcinie. Już chyba jestem. Dobra, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Michalik, jestem nauczycielem języka polskiego i chciałbym dzisiaj właśnie opowiedzieć, w jaki sposób ja wykorzystuję odwróconą lekcję, ale zanim to, bo czytam też tutaj czat i się przysłuchuję, chciałbym powiedzieć i wspomóc trochę jakąś taką propozycją nauczycielom, którzy pytają o WF, o wychowanie fizyczne. Mam nadzieję, że tutaj Justyna posłucha i coś jeszcze pomyśli. Ja bym WF-istom proponował, jeśli chodzi o odwróconą lekcję, poszukać materiałów na Facebooku, przepraszam, na Facebooku, ale przede wszystkim na YouTubie. Bardzo dużo filmików, wiem, że WF-iści zamieszczają filmiki właśnie, wykonywanie różnych ćwiczeń, różnych modyfikacji, więc tam też można podesłać taki filmik uczniom, poszukać właśnie jakichś rozwiązań, szukać gdzieś po prostu na forum, co radzą inni nauczyciele. Można też podpatrzeć po prostu u swoich dzieci, jak jest WF przeprowadzany w szkole swoich dzieci, albo popytać po prostu. Na pewno są sposoby na odwróconą lekcję na WF-ie. Wiadomo, że jest to trudniejsze. No nie jest to takie po prostu może łatwiejsze jak na przykład na języku polskim. Dobrze, ja tutaj swoją prezentację chcę przedstawić. Słuchajcie Państwo, dla mnie odwrócona lekcja to jest przede wszystkim to, żeby pozwolić uczniom działać. Żeby pozwolić działać, no bo odwrócona lekcja, odwrócona klasa, no to nie jak na tym obrazku, że klasa jest do góry nogami. Aczkolwiek czasem może tak być, że klasę trzeba po prostu odwrócić do góry nogami i zmienić w ogóle sposób swojego myślenia. Ja zainteresowałem się tą metodą jakiś czas temu, no nie pamiętam dokładnie kiedy, ale przeszukałem internet, przeszukałem różne materiały, poczytałem. I zastanawiałem się, w jaki sposób to ugryźć na języku polskim. Z początku zacząłem stosować taką klasyczną, odwróconą lekcję, taką zwykłą, klasyczną, gdzie po prostu dawałem materiał uczniom do domu, oni mieli go przeczytać, mieli się z nim zapoznać, no i później pracowaliśmy na lekcji, żeby nie tracić czasu na tą właśnie teorię. No ale tu zaczęły się schody, bo się okazało, że tak, no jest problem, jak oceniać uczniów, którzy się nie przygotowali. No co mam zrobić? No ktoś powie, a że nie zdążył, a że nie zrobił. Ja przygotowałem materiał, postarałem się, dostosowałem go do potrzeb uczniów, chcę prowadzić zajęcia, no ale niestety część klasy na przykład nie zrobiła tego. Więc zacząłem się zastanawiać, no co tu robić? Czy dawać im oceny za to, czy dawać jakieś punkty, czy jakieś minusy? I pomyślałem sobie, że to no, mnie to nie pasuje. Ja jestem zwolennikiem oceniania kształtującego. Staram się jak najmniej używać ocen. No niestety używam, bo muszę, bo tak mamy w rozporządzeniach w szkole. Ale zastanowiłem się, jak ugryźć tą odwróconą lekcję, żeby wszyscy mieli szansę wziąć w niej udział, żeby wszyscy coś z niej wynieśli, nawet te osoby, które są oporne, które nie chcą pracować. I uważam, że warto stosować tę metodę, bo po prostu pomaga. Uczy wiele takich przydatnych kompetencji, rozwija wiele przydatnych kompetencji, które się później przydadzą w życiu, bo bardziej się skupiamy, i ja też tak robiłem wcześniej, że skupiałem się bardziej na tych kompetencjach twardych, czyli wiedza konkretna, przygotowywanie do egzaminu, prawda, wyniki, lektura, sprawdzian i cały czas w taki sposób, ale to było często też taką metodą, że uczeń zakuł, zdał, zapomniał. A odwrócona lekcja jakby pomaga nam też, że uczeń się właśnie uczy zarządzać sobą, swoim czasem.
uczy się odpowiedzialności, takiej samodzielności myślenia, rozwiązywania problemów, no i współpracy oczywiście, no i wykorzystanie technologii. Ja pracuję w szkole, gdzie jestem jedynym polonistą. Pracuję z uczniami od 4 do 8 klasy, więc mam ich bardzo dużo i mam taki też przekrój różnych problemów, różnych uczniów o różnym temperamencie, o różnej osobowości, więc dla mnie przerzucenie odpowiedzialności na uczniów jest bardzo dobre, nawet po to, żeby sobie czasem złapać oddech po prostu na lekcji. Ja tu zrobiłem taki obrazeczek, gdzie nauczyciel leży na hamaku, no wiadomo, to nie jest tak do końca, że my nic nie robimy, bo w odwróconej lekcji, w odwróconej klasie nauczyciel no, musi nadzorować, musi też mieć jakby baczenie na to, co się dzieje. Więc ja postanowiłem sobie zmodyfikować troszeczkę tą odwróconą lekcję i zacząłem ją wprowadzać małymi kroczkami od 4 klasy. Małe kroczki, to nie da się od razu. Odwróconą lekcję, przynajmniej w moim przypadku, nie da się pracować cały czas. Ja skupiłem się przede wszystkim na tym, że omawiamy lektury w taki sposób, że omawiamy lektury właśnie metodą odwróconej lekcji. Czyli lekturę uczniowie czytają wcześniej, daje im wskazówki, na co powinni zwrócić uwagę. Jeśli na przykład słuchają mnie poloniści, bardzo ciekawą metodą jest robienie sobie zakładek kolorowych, gdzie umieszczamy w książce takie fiszki właśnie, wpisujemy sobie najważniejsze informacje, o czym to jest, jaki tu jest problem poruszany, czy nam się to podoba, czy nie, żeby uczeń też popracował właśnie z tą lekturą, więcej z niej zapamiętał. I później działamy na lekcji. No, na pewno pojawi się też pytanie, co robić, jeśli uczeń nie przeczytał lektury. I tak się zdarza, że uczniowie nie czytają lektury, dlatego ja od 4 klasy staram się tak omawiać lektury, żeby były atrakcyjne, ale też po prostu wciągały ucznia w pracę. Więc stosuję przeróżne metody, przeróżniaste. Zaraz Państwu powiem, co konkretnie robię, tylko się cofnę o jeden slajd. Właśnie, jeśli chodzi o lektury, nazywam to lekturowe szaleństwo. Jak stosuję odwróconą lekcję, jeśli chodzi o lektury? Powiem na przykładzie lektury z 4 klasy Charlie i Fabryka Czekolady Roalda Dahla. Uczniowie oglądają, czytają książkę, oczywiście część na pewno będzie oglądała film. Jakie ja stosuję metody? My robimy tak, że po prostu wnikamy w tą książkę, wchodzimy w nią całym sobą. Uczniowie na przykład dostają list od Willy Wonki, oczywiście tworzę całą otoczkę, wczuwamy się, wchodzimy w świat lektury. Uczniowie dostają list od Willy Wonki, czytają ten list, Willy Wonka do nich pisze, pyta się o ich zdrowie i inne różne informacje. Uczniowie dostają ten list do domu. Ich zadanie polega na tym, żeby na przykład zapoznali się z tym listem, zaznaczyli najważniejsze elementy, jak jest list zbudowany, żeby zrobili sobie taką notatkę w domu, żeby nauczyli się, jak ten list pisać, na przykładzie listu od Willy Wonki. I później w szkole piszemy na lekcji odpowiedź do tego listu, czyli uczeń pisze z kolei list do głównego bohatera książki. I co robimy dalej? No jestem zwolennikiem oceniania kształtującego, więc w tym momencie jest samoocena, ale też jest i ocena koleżeńska. Uczniowie oceniają taki list, poznają kryteria, poznali już budowę listu w domu, bo dostali list od Willy Wonki i teraz jakby ćwiczą, piszą ten list, po prostu piszą odpowiedź, a koledzy oceniają, dochodzi do samooceny. Stosuję też różne, oczywiście, tikowe wynalazki. Mam tu na przykład z takiej aplikacji ChatterPix. Robię też tak, że na przykład nagrywam filmik ChatterPix czy Wookie. To są takie aplikacje, które są tak zwane gadające zdjęcia. To zdjęcie może mówić, nagrywamy głos, możemy głos zmienić i Willy Wonka mówi do dzieci. Daje im polecenia. Daje im polecenia, co mają robić, mówi im coś, opowiada. I uczniowie wysłuchają i później wykonują te zadania. Bo dla mnie bardzo ważne jest to, żeby wchodzić w lekturę właśnie przez przeżywanie, w taki właśnie sposób. I tu angażują się wszyscy uczniowie.
nawet jeśli ktoś nie przeczytał książki, to jest, to się zaciekawi tym. Być może jest szansa, że przeczyta tę książkę później. Tu mam też taką z kolei informację od Willego Wonki. My często bawimy się też tak, że uczniowie dostają czekoladkę, w której jest złoty bilet. I Willy Wonka przesyła nam zawsze list, czytamy ten list, przesyła nam produkt ze swojej fabryki i w taki właśnie sposób wnikamy w tą lekturę. I takie przekazywanie teorii w atrakcyjny sposób. Po prostu, jeśli jest lektura Szatan ze siódmej klasy, no to wiadomo, że kodujemy, są zakodowane informacje, szukamy. Polecam przede wszystkim stacje zadaniowe, gdzie uczniowie sami pracują. Są podzieleni na grupy i mamy tu uczniów różnych, i tych zdolniejszych, i tych słabszych, którzy są zaangażowani i pracują i pomagają sobie nawzajem. I właśnie tu chcę jeszcze omówić takie najważniejsze rzeczy, które ja stosuję przy odwróconej lekcji. Właśnie podczas omawiania lektur, czy ortografii, czy czytania tekstów, projekty, bardzo ciekawa rzecz. Uczniowie właśnie tworzą jakiś projekt, jakiś dłuższy, dostają właśnie polecenie teoretyczne, zapoznają się z teorią i później pracują właśnie w praktyce. Bardzo ciekawe jest takie coś jak lektura w pudełku, że uczniowie po prostu przygotowują w pudełku takie najważniejsze informacje z lektury. Wkładają jakieś przedmioty, symbole, mogą przygotować jakieś materiały, mogą przygotować jakieś quizy, krzyżówki, wszystko wkładają do tego pudełka. To nie tylko na języku polskim, bo można też i na biologii, i na geografii, na matematyce włożyć coś do takiego pudełka. I kompletując takie pudełko na jakiś temat, czy na temat lektury, czy na przykład na temat jakiejś wiedzy z biologii, czy z geografii, uczniowie też muszą się zapoznać z teorią, muszą wiedzieć, co tam w tym pudełku mają i na jaki temat. I oczywiście ja mówię na razie o takich metodach, które możemy wykorzystać w klasie przy takim zwykłym nauczaniu, przy stacjonarnym, bo tak myślę sobie, czy stacje zadaniowe można wykonać zdalnie. Można zakodować uczniom polecenia, na przykład w QR-kodach, można im umieścić te QR-kody na różnych platformach. Ja tu opowiem jeszcze o platformach, które wykorzystuję przy zdalnym nauczaniu, ale właśnie ta grywalizacja, o której tu wspominam, bardzo się sprawdza, czyli takie po prostu wniknięcie, żeby to nie było tylko tak, że uczeń samodzielnie tą teorię w domu poznaje i później my tylko ćwiczymy, ale żeby też nauczyć go od najmłodszych lat po prostu takiego wnikania, zachłyśnięcia się tam, na przykład tą lekturą. I jeśli już prowadzimy od czwartej klasy, od najmłodszych lat prowadzimy tą odwróconą lekcję, to później nam będzie łatwiej, bo później uczniowie sobie już dają radę z tym i pracują w taki jakby naturalny sposób. Aczkolwiek warto sobie poczytać, przemyśleć, co nam się będzie sprawdzać, co nam się nie będzie sprawdzać, no bo wiadomo, nie wszystko się sprawdzi. Są czasem takie klasy, które no niestety nie zadziała na nich, ani stacje zadaniowe, ani jakieś wnikanie w lekturę, po prostu no czasem ta lekcja musi być taka zwyczajna, po prostu, że omawiamy i tyle, no, po prostu tworzymy notatki, no nie da się wszystkiego przeskoczyć. Czasem bywa, ale na pewno warto próbować takimi małymi kroczkami do celu, żeby jednak przerzucać ten środek ciężkości i tą odpowiedzialność właśnie na uczniów, żeby oni bardziej pracowali, a my żebyśmy tylko nadzorowali. Tak, co tu jeszcze chcę Państwu powiedzieć? Dobra. Mam nadzieję, że mi się tu załaduje slajd. Jeśli chodzi o odwróconą klasę, to mi jeszcze wpadł na pomysł taka metoda, być może ktoś z Państwa zna, to jest metoda Jigsaw, tak zwana klasa układanka, ona się czasem nazywa też Uczuł Marcin Marcina, uczniowie w roli ekspertów. To jest takie bardzo efektywne współdziałanie w grupie. Ja zaczynam tą metodą Jigsaw właśnie w klasach, na przykład czwartych, kiedy omawiamy temat o świętym Mikołaju, legendę o świętym Mikołaju. Uczniowie, dzielę uczniów na takie stoliki eksperckie, jest kilka stolików eksperckich, każda grupa dostaje jakby część materiału, który opracowuje
który opracowuje, podkreśla najważniejsze informacje i później następuje wymiana. Uczniowie idą do następnych grup i uczą tego, czego nauczyli się w swoich grupach. Taką metodę można znaleźć w internecie, wpisać sobie właśnie klasa układanka czy metoda Jigsaw właśnie. Dlatego napisałem uczył Marcin Marcina, bo sam jestem Marcinem właśnie i staram się uczyć dzieci, no mam nadzieję, że się uda. No i oczywiście uczniowie pracują, dzielą się swoimi przemyśleniami, wymieniają się w tych grupach i jakby są takimi ekspertami. Każda grupa, każdy stolik to są eksperci od danej dziedziny, od danego materiału. Ja właśnie tak jak mówię, zaczynam w klasie czwartej od legendy o świętym Mikołaju i po prostu uczniowie mają podzielony materiał na części. Niektórzy nauczyciele używają też tej metody robiąc powtórki, po prostu dając uczniom jakby jakąś część materiału i uczniowie po prostu uczą się tego, opracowują i uczą następnych uczniów. No taka metoda oczywiście może trwać czasem jedną lekcję, czasem dwie, to zależy jaki mamy materiał. Wydaje mi się, że zdalnie też jest do przeprowadzenia. Pracują nauczyciele na platformach różnego typu, gdzie mają możliwość właśnie stworzenia osobnych pokoi, albo po prostu osobnych pokoi, takich właśnie tam chyba break room to się nazywa, gdzie mogą sobie uczniowie pracować. Albo po prostu dać im tak, żeby sobie gdzieś już samodzielnie się gdzieś tam spotkali. Dzisiaj uczniowie są bardzo messengerowi i w ogóle online, więc oni sobie poradzą, mają swoje platformy, na których się spotykają, więc mogą sobie też przygotować takie rzeczy później, jakby poza lekcją. Uważam, że działają takie metody jak właśnie Jigsaw, tylko też musimy sobie przemyśleć i wypróbować i nie zniechęcać się, bo tak jak mówię, czasem naprawdę nam to podziała i świetnie będzie działało, a czasem po prostu no niestety, no uczniowie jakby nie złapią tego haczyka i nie połkną tego. Dlatego małymi kroczkami bardziej się skupiać też na relacjach, zachęcać, zaciekawiać, bo uważam, że te metody są bardzo pomocne, bo przede wszystkim nas odciążają, naszą pracę. Odciążają i jednak bardziej uczniowie wtedy są zaangażowani. Co tu jeszcze chciałam Państwu pokazać? Jeśli chodzi o zdalne nauczanie, to do odwróconej lekcji w moim przypadku sprawdza się aplikacja Wakelet. Oczywiście jest też grupa na Facebooku Wakelet Polska. Aplikacja Wakelet to jest coś takiego jak, podobne jak Padlet. Ona się cały czas zmienia, ewoluuje. Dla mnie jest bardzo dobra, dlatego że podczas zdalnego nauczania, że ja sobie tworzę różne kolekcje, sobie tworzę różne scenariusze lekcji, sobie tworzę na tej platformie, udostępniam uczniom i to jest taka, tam możemy sobie kolekcjonować różne materiały, możemy sobie kolekcjonować linki, możemy sobie jakieś ciekawe aplikacje, przepisy kulinarne, możemy też to współtworzyć z uczniami, dajemy im po prostu link do edycji i oni sobie tam mogą po prostu coś wpisywać, mogą umieszczać swoje materiały, zdjęcia, możemy robić galerię. W moim przypadku działa to tak, że uczeń dostaje materiał do samodzielnej pracy, z którym się zapoznaje, prowadzi go krok po kroku, wszystko ma napisane, ma różne odsyłacze, odnośniki, dzielę się tymi lekcjami właśnie w Wakelecie, czy na polonistach z pasją, czy na budzących się polonistach, albo też w grupie właśnie Wakelet Polska i wielu nauczycieli też robi swoje kolekcje i dzieli się nimi, gdzie tam są właśnie materiały do zdalnego nauczania, ale też właśnie do odwróconej lekcji. Czyli uczeń dostaje aplikację i po prostu działa z tą aplikacją, sprawdza sobie tam. Tam możemy dać odnośnik do filmiku na YouTubie, możemy umieścić tekst na przykład z wolnych lektur, możemy umieścić linki, możemy połączyć to z quizizem. Bardzo dużo możliwości. Praktycznie uczeń pracuje sam, może pracować w grupie, także bardzo polecam tę aplikację. Wakelet. Oczywiście właśnie inna rzecz, pewnie niektórzy z Państwa pracują na Classroomie, no Classroom też ma po prostu takie możliwości, gdzie możemy go połączyć z innymi aplikacjami, czy właśnie z Quizizem, czy właśnie możemy zamieszczać materiały. No ja pracuję w taki sposób właśnie na Google Classroom teraz podczas danego nauczania, gdzie mam moje 5 klas,
wirtualnych. Oprócz tego, że spotykamy się na micie, no to jeszcze mamy materiały umieszczone na Classroomie, zadania oddają przez Classroom, tam mają materiały, zapoznają się z teorią, oglądają filmiki, robią ćwiczenia, co tylko chcę, to tam mogę im umieścić. Linki, filmiki, pliki, czy z chmury, czy w gradzień, czy karty pracy, wszystko umieszczam na tym Classroomie. I to jest też bardzo przydatne podczas odwróconej lekcji, bo uczeń ma dostęp do materiałów, uczeń, rodzice, bo przede wszystkim rodzice mogą zobaczyć, mogą się zapoznać z tym materiałem. Także też polecam tego Classrooma. I słuchajcie Państwo też, no czasem jest tak, że nie działa nam internet, że nam coś wyrzuca, że tego jest wszystkiego dużo. Ja staram się po prostu nie przesadzać z tymi różnymi aplikacjami, wybierać sobie te, które są po prostu, które mi pasują, które mi odpowiadają, które dobrze czuję, bo są takie, z którymi po prostu no, nie dam rady, no. Albo są zbyt skomplikowane, albo na przykład nie odpowiadają mi, albo trzeba mieć po prostu jakieś wymagania sprzętowe i tak dalej. Jeszcze tutaj tak czytam kątem oka właśnie o to, co tu mnie Państwo pytacie, no właśnie. O właśnie, to jest to. Ktoś pyta też o łącze. No bywa tak czasem niestety, że nas wyrzuca. Że nas wyrzuca z tych lekcji, z tych online'ów, więc dlatego materiały są umieszczone na Classroomie. Jeśli chodzi o to, czy się dzieci nie gubią. Wakelet jest jakby osobną aplikacją, którą można połączyć z innymi. Czyli na przykład mam wszystkie materiały z moich klas na Classroomie. I tam na Classroomie mam odnośniki, tworzę sobie zakładki odpowiednie, gdzie uczniowie sobie po prostu wchodzą. Bo ja tworząc taką lekcję, tworząc materiały na przykład do odwróconej lekcji na Classroomie, w Wakelecie, umieszczam po prostu link tylko, udostępniam link, który uczeń dostaje. Uczeń sobie przez ten link wchodzi i tam sobie pracuje. Jakby się mu otwiera wszystko w nowej karcie. No, ktoś tu mówi, no niestety, że wychowamy roboty, no. O właśnie, dlatego na razie pracujemy online, zdalnie, więc też wiadomo, że nie przesadzajmy z tym wszystkim, z tymi wszystkimi tikami. Trzeba czasem trochę nawet porozmawiać z uczniami, po prostu zrobić taką zwykłą lekcję, porozmawiać, zapytać się, popisać coś po prostu na czacie, niż tylko właśnie dawać im materiały. Materiały mogą tam siedzieć i zostać, one nie znikają. One mi się przydają na przykład na przyszłość do innych klas, także można je modyfikować. I tutaj jeszcze tak na koniec chciałbym powiedzieć, taka troszeczkę przewrotna, odwrócona lekcja. Pozwólmy uczniom poprowadzić lekcję. Dla mnie to jest bardzo cenne. Uczniowie po prostu przygotowują lekcję, bo nieraz niektórzy myślą, że odwrócona lekcja, odwrócona klasa to właśnie w taki sposób, że to uczniowie prowadzą lekcję. Dlatego, a to no, też może tak być. Kiedy pozwolimy im prowadzić lekcje, oczywiście raz na jakiś czas, to przynajmniej się troszeczkę dowiemy o swoim stylu pracy, poobserwujemy działania uczniów, zobaczymy, czy pracujemy schematycznie, bo czasem jest tak, że patrząc na uczniów, jak nas przedstawiają, bo oni przecież naśladują nauczyciela, to po prostu widzimy siebie, widzimy swoje schematy, swój sposób działania. To jest taka, dla mnie to jest taka superwizja, że ja sobie zobaczę siebie, jak ja pracuję. Oczywiście wiadomo, że trzeba mieć też odwagę i dystans do siebie. Uczniowie dostają jakiś materiał, który muszą popracować i jakby przedstawiają go klasie. To też jest ciekawe, takie połączenie. Więc jeśli chodzi o odwróconą klasę, polecam. Aczkolwiek na pewno trzeba się do tego przekonać, trzeba sobie poczytać, warto próbować, na pewno małymi kroczkami. Oczywiście nie zawsze wszystko wyjdzie, bo nie wszystko wychodzi. Ale polecam właśnie takie najpierw stworzenie relacji z uczniami, bo wiadomo, że będzie nam też ciężko, że my zadamy jakiś materiał, uczeń dostaje teorię i się z tego nie przygotuje. Więc jeśli ja prowadzę lekcję tak, że się wpływamy, że wchodzimy w lekturę, że tworzymy taką atmosferę, no to uczniowie się w to wciągają i pracują chętnie. Także jeszcze raz zachęcam i dziękuję bardzo za uwagę. I tu będzie już następna osoba po mnie. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo. Zapraszamy Dorotę do połączenia się z nami. Jest i Dorota. Witam serdecznie.
Moi drodzy, dobrze, witam serdecznie. I teraz fajnie, że to wszystko było przede mną. Ja postaram się to wszystko pokazać ze swojego takiego punktu mega praktycznego. Chcę powiedzieć, że nie stosuję lekcji odwróconej stale i często. Stosuję ją dość jako taki rodzaj incydentu i zawsze się do niej tak przygotowuję, żeby ją wpasować, wkomponować w to, co poprzedza tę lekcję i to, co po niej następuje. Czyli to nie jest na zasadzie takiego atomu, który ja wrzucam, który pozostaje gdzieś bez związku, tylko to ma swoją całą taką konsekwencję. I już się przepinam na prezentację. Okej. I taką pierwszą rzeczą, którą sobie zadaję ja jako nauczycielka, to, że życie w ogóle, to, w którym teraz się znajdujemy, ta cała sytuacja, że to wszystko, te okoliczności, w jakich się znajdujemy, to wszystko wymusza i na mnie, i na moich uczniach pewne podstawy, ale też jakby generuje pewne potrzeby i oczekiwania, tak, bo jakby siebie znam najlepiej w miarę, a potem dopiero moich uczniów i uczennice. W związku z tym to, co się teraz dzieje i to, co się zadziało, mówię o zdalnym nauczaniu od marca, spowodowało, że zaczęłam po prostu weryfikować swój sposób nauczania. Zaczęłam się jemu przyglądać, jak mogę go zmienić, albo w ogóle po prostu jak on wygląda, bez jakiegoś takiego sfokusowania się na to, że muszę go zmienić, ale na pewno, żeby go zweryfikować. I stwierdziłam, że skoro ja gdzieś czuję się zobligowana wewnętrznie, przymuszona jakimś takim, nie wiem, imperatywem kategorycznym, że powinnam gdzieś dokonać weryfikacji tego sposobu nauczania, to zaczęłam się też zastanawiać nad tym, że powinien ulec też w pewnemu zweryfikowaniu sposób uczenia się moich uczniów, tak? W jaki sposób oni się uczą. I ta weryfikacja, odnoszę takie wrażenie, jest taką pewną siłą napędową, o czym wcześniej jeszcze Justyna mówiła podczas swojej prezentacji, ponieważ ona generuje pewną zmianę. I zaczęłam się tak zastanawiać, co ja mogę niejako zaoferować uczniom tu i teraz, czyli będąc w tym zdalnym nauczaniu. Wcześniej też prowadziłam lekcje odwrócone, ale one miały troszeczkę inny wymiar, bardziej się sfokusowałam tutaj na to nauczanie zdalne i zaczęłam się zastanawiać nad tym i doszłam do takiego przekonania, że moja lekcja to nie są fajerwerki, że ja nie chcę fajerwerków, ja nie chcę na swoich lekcji 45 różnych aplikacji, przełączania się między ekranami, dlatego że mam szkołę podstawową, mam szaleństwo, mam dzieci, które dopiero weszły w zdalne nauczanie, albo te, które dopiero próbują, jak im dam mnogość, to po prostu będzie przerost formy nad treścią. I tak jak jest z fajerwerkami, proszę Państwa, dlatego je tu umieściłam. Jest pięknie, olśniewająco, kolory nas zachwycają, jest huk, jesteśmy pod wrażeniem, a potem jest czarne niebo. Potem jest generalnie ciemność. I z czym pozostajemy? Pozostajemy tylko z wrażeniem. I stwierdziłam, że ja nie chcę lekcji, która będzie fajerwerkiem. Ja nie chcę. I chcę, żeby moja lekcja wyzwalała pewne emocje i zaczęłam się zastanawiać, jakie lekcje, które mogę zaproponować moim uczniom, jakie mogą za sobą kryć wyzwania. I chciałam Państwu przytoczyć przykłady dwóch lekcji odwróconych. Myślę, że one też zamkną i odpowiedzą na szereg pytań, które się pojawiło na czacie, ponieważ bacznie je śledziłam i też w tej chwili postaram się na nie odpowiedzieć. Marzec, tak? Jesteśmy marzec, klasa piąta. Wcześniej pracowaliśmy tylko elementami lekcji odwróconej. Wpadłam na pomysł, mam zrobić Cesarstwo Bizantyjskie, Arabowie i Islam i zrobić to na zasadzie lekcji odwróconej. I co? Mogę im zaoferować filmiki? Okej, mogę. Ale pomyślałam sobie, że dzieci, które dopiero wchodzą w nauczanie zdalne, siedzą ileś przed komputerem, to co też tu pojawiało się na czacie, trochę trzeba to zluzować. Nie wiedziałam, na ile każdy z nich ma, bo to były początki, dostęp do netu, na ile ten net mu tam śmiga i tak dalej, więc założyłam sobie takie cele. Pierwszym moim celem to jest tak, ja mam ich zaciekawić, bo mnie też by ja też bym pracowała na lekcji, która jest ciekawa. No jak jest nieciekawa, no nie chucha, nikt mnie do tego nie zmusi. Mam ich zainspirować, żeby im się chciało, tak bardzo jak czasem im się nie chce. Ja mam ich zachęcić do czytania, wow, to już jest wyzwanie. Mam przygotować do samodzielnych poszukiwań i mam uruchomić wyobraźnię. I to są moje założenia, tak? Taka piątka klasyczna.
No i teraz oczywiście zaczęłam się zastanawiać, jak mam to zrobić. No oczywiście, mogę to, co wcześniej Marcin mówił, taka tradycyjna, tak? Proszę bardzo, dzieci, przeczytajcie, o tym porozmawiamy. Nie tędy droga, towarzystwo mi się znuży, a poza tym, jak będą czytali jakieś duże fragmenty z podręcznika, bo oparłam się na podręczniku, to oni po prostu się znudzą, wymiękną po 5-10 linijkach. Więc to będzie po prostu ich zmarnowany czas. Doszłam do przekonania, to też się wcześniej tu Marcina pojawiło, napiszę do nich listy. I proszę Państwa, ja te listy tutaj udostępniam, więc w trakcie można sobie tam śledzić na ekranie. Celowo je Państwu udostępniam, dlatego że lekcja odwrócona powinna posiadać pewną instrukcję dla ucznia. Ja tą instrukcję zakamuflowałam w liście, ale bardzo mi zależało na tym, żeby ta lekcja odwrócona była dla nich wyzwaniem, żeby wzbudziła emocje, no bo jak coś wzbudza emocje, to ja bardziej się w to angażuję, nawet jak tego nie lubię, to i tak chcę czasem to sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Więc żeby obudziła emocje i żeby nawiązać relacje z tymi treściami historycznymi. No trudno nawiązać relacje z tym, co miało, powiedzmy sobie, kilkaset lat temu wcześniej. Więc trzeba temu nadać bardziej taki rys, bym powiedziała, osobowy. Więc wymyśliłam sobie fikcyjnego Sakellariosa, w którego się wcieliłam i w którego imieniu pisałam listy do dzieci. Dwa listy dotyczyły Cesarstwa Bizantyjskiego. Kolejny list, który podpisał Hakim, był kontynuacją jakby przodka Sakellariosa, czyli to wszystko dało pewną ciągłość, co z punktu widzenia historii, jako chronologia i tak dalej, jest oczywiście mega ważne. I teraz proszę Państwa, to wszystko jest tam ukryte, te instrukcje są ukryte. No ale teraz pomyślałam tak, Dorota, jak ty im każesz bez przerwy czytać podręcznik, to też ci się towarzystwo znudzi. I jak każesz im coś wypisywać do tych zeszycików i z tej książeczki elegancko wynotowywać, to oni też osłabną, no ja bym osłabła. W związku z powyższym zaczęłam się też zastanawiać, jak to modyfikować. Jak Państwo widzą, w liście drugim dorzuciłam link, czyli powolutku, takimi kroczkami. Tak, to, no, Wikipedia w ogóle, żadne jakieś nie wiadomo, ajwaj, prosta rzecz. Bo nie wiem, na ile dzieci w piątej klasie, mamy marzec, bo mówimy o tym roku, o końcówce, na ile potrafią samodzielnie gdzieś po tym necie wyszukiwać, więc jeszcze coś olinkowałam. I teraz proszę też zwrócić uwagę, że ja tam nie mam żadnej formy nakazowo-rozdzielczej, zróbcie, wykonajcie, tylko jest proszę pomóż mi, to jest dla mnie ważne, czyli uruchamiam takie pokłady empatii, które u dzieciaków, a na których u dzieciaków możemy pracować, bo one jeszcze, one są takie mocne. I kolejny trzeci list, proszę mi wybaczyć za pomyłkę, powinien być podpisany twój Hakim. Kolejny trzeci list znów ich wprowadza w ten cały świat, każe im zweryfikować pewną wiedzę, czy na przykład jest Uniwersytet w Salamance i w Padwie. Czyli jakby oni mogą nawiązać, bo potem w trakcie lekcji, jak żeśmy już omawiali, to mi opowiadali, że ktoś był w Padwie i w ogóle to wie, o co chodzi. Więc fajnie uruchomiła się i wyobraźnia, i też powiązanie z doświadczeniem nastąpiło. Potem tutaj też padła informacja, pomóż mi. I tę pomoc kierowała konkretna osoba. To tak zadane pytanie sprawiało, że dziecko czuło się niejako odpowiedzialne za to, żeby to wykonać. Proszę Państwa, ja miałam 100% wykonanych prac na 120 dzieci. 100%. Nie wiem, jak to się stało, ja sama byłam zdziwiona. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, bo oni potem mi to oczywiście na Teamsach pracowaliśmy już potem, oni mi to fotki powykonali, na czacie pisali, ale ja byłam po prostu... No nie wiem, jeszcze w mojej karierze nauczycielskiej, ja pracuję już 25 lat, to chyba był taki ewenement, że miałam 120 osób i po prostu wszystkie wykonały tę pracę. Tym bardziej, że ta praca była no trudna, bo ona gdzieś tam ich mobilizowała do jakichś działań. I tutaj w tym punkcie stwierdziłam, że no już dosyć, oni pisali, szukali, czytali. W związku z tym ja wymyśliłam, że ja teraz to zrobię, to może coś narysujcie. Prawda? Może coś spróbujcie narysować. No i wiadomo, że w świątyniach, meczetach, tak, jest odpowiednia ornamenta, trzeba odpowiednie malowidła muszą być, nie można mieć postaci ludzkich i tak dalej. Więc oczywiście można zadać pytanie, czego nie wolno malować w meczetach, prawda? No to dzieci odpowiedzą. Ale tutaj proszę zobaczyć, jestem bardziej wyrafinowana, najpierw narysuj kwadrat 10 cm, o ścianach 10 cm, a potem umieść w nim rysunek, który mogę wykorzystać do ozdobienia naszej świątyni, ponieważ kalif zlecił mi ozdobienie meczetu. I to wszystko spowodowało, że
Dzieciaki chyba do końca nawet nie wiedziały, że się uczą, powiem szczerze, bo myślę, że to też wynik tej pracy, tego takiego pełnego, tego wykonania tej pracy też o tym świadczył. Bardzo fajnie w to weszły. I potem co nastąpiło? Oni do mnie pisali, wysyłali zdjęcia, dopytywali się, ba nawet miałam zdjęcia z jakichś wakacji powysyłane dodatkowo, o coś, o co zupełnie nie prosiłam, czyli uruchomiło się coś, tak? Coś się zadziało. Podczas lekcji ja potem już przeszłam, oczywiście nie sprawdzałam tego nie sprawdzałam, dlatego że taka weryfikacja, ta informacja zwrotna, bo ja też kocham ocenianie kształtujące, ta informacja zwrotna nastąpiła w momencie, kiedy oni ze mną indywidualnie czatowali. Ja miałam ten wtedy taki komfort, pracowałam z małą grupą uczniów, miałam taką możliwość. Za chwilkę powiem, jak teraz pracuję, bo mam grupę o niebo większą i troszkę to trzeba było zmodyfikować. Po sprawdzeniu, po zweryfikowaniu tego, dzieci też między sobą opowiadały, że sobie pomagały, gdzieś się wspierały, gdzieś sobie pewne rzeczy na czatach teamsowych wyjaśniały, więc żyła praca. I to jest, wydaje mi się, taka wartość, że jak oni nawet zapomną, w którym roku była hidżra, ale oni zapamiętają to, że taka praca może przynieść radość, że ona po prostu budzi fajne emocje, że jak ja w coś wejdę, to po prostu no, coś mi to daje, takie fajne poczucie satysfakcji. Czyli jeszcze raz wracam do tego, ja nie robiłam żadnych fajerwerków, absolutnie. Prosty środek przekazu, bardzo prosty i liczyłam na to, że oni mi się uaktywnią jako takie jasne punkciki. I to była praca, która była zadana dla całej 120, bo miałam 5 piątych klas. Teraz w tym roku szkolnym, od września, założyłam zupełnie inną rzecz. Mam drugą wojnę światową, mam 3 klasy ósme, z którymi pracuję i pomyślałam, że odwróconą lekcję połączę z projektem. Proszę Państwa, jak dziecko słyszy hasło druga wojna światowa, to sobie może myśleć, ojej, o matko, o fajnie. Więc też się zaczęłam zastanawiać nad emocjami, jakie ten temat budzi. Ja w ogóle jestem jakoś taką zwolenniczką mega emocji, ale w takim sensie, że one są ważne, tak, żeby też jakby no, nie szaleć. I zaczęłam się zastanawiać, jak mogę ten temat ugryźć, żeby naprawdę ich zainteresować, żeby to nie było takie przyczyny, przebieg i skutki. No i wymyśliłam, że będę pracować na zainteresowaniach i oczekiwaniach uczniów i uczennic. To były moje założenia, że oni mi zaproponują, czego chcą się nauczyć o II wojnie światowej. Nie ja, tylko oni mi zaproponują. Następnie jak zaproponują, połączą się w grupy eksperckie i będą w ramach tych grup pracować. Część rzeczy będą sobie poszukiwać w domu, a część już będą uwspólniać podczas pracy na lekcji. Czyli co mamy, proszę Państwa? Mamy klasyczną metodę projektu edukacyjnego. Tylko jak w tych listach ja miałam ukryte instrukcje, tak tutaj ja nie mam żadnych instrukcji. Dlaczego? Bo dzieci wtajemniczone, ja im wytłumaczałam oczywiście wcześniej, to jest klasa, z którymi dopiero wzięłam od września, więc ich wcześniej nie znałam, wytłumaczałam zasady projektu edukacyjnego, i oni już będąc w grupach tworzyli cały harmonogram i rozdzielali zadania między siebie. I tu była ukryta ta instrukcja. I doszło do tego, że to nie ja im wskazywałam różną wiedzę, którą mogą znaleźć, tylko oni jeszcze sami sobie pomagali i to była absolutnie wartość dodana, mamy to współdziałanie i jeszcze uruchomili świadków, czyli prababcie, pradziadków, znajomych, członków rodziny, czyli znów praca zaangażowała też w tym wymiarze takim trochę rodzinnym. I tutaj są propozycje zagadnień, z którymi wyszli uczniowie i uczennice. Jak Państwo widzicie, one są mega dokładne, ale niektóre są niedokładne, takie bardzo ogólne. Ja powiem, że byłam zachwycona prezentacją grupy o Enigmie, ja się nauczyłam chyba szyfrować już w Enigmie, ponieważ chłopak doszedł do takiej wiedzy, że nam mówił, jak to się szyfruje, pokazywał nam kody pasków, coś niesamowitego. Ja się przyznam, ja nie wiem, jak się szyfrowało na Enigmie. I to jest ta wartość lekcji odwróconej, że ja dowiaduję się czegoś o nich, że oni są ekspertami. I cały czas, kiedy pracowali w tych grupach eksperckich, to moja rola polegała na tym, że jak taki satelita krążę, tak, do tej przyjdę, posłucham, do tej pójdę, posłucham, wskażę, tak, naprowadzę. Zrobiły mi dzieciaki dokładne plany obozu Auschwitz-Birkenau, trudne tematy, ale wybrane przez nich, a więc jest zupełnie inne podejście. Proszę Państwa, czy ja zrealizowałam treści, które są zawarte w podstawie? Tak i więcej.
A nawet jakbym nie zrealizowała, ja nie będę z tego powodu płakać, bo oni zdobywają takie kompetencje kluczowe, gdzie przy innym sposobie prowadzenia lekcji, kiedy ja bym zanudzała opowiadaniem, mogłoby to nie wyjść. Jest tylko oczywiście jedno ale. Żeby wejść ten cały projekt, ja wcześniej przeprowadziłam kilka lekcji dotyczących II wojny światowej, czyli ja wyłuszczyłam kto z kim, dlaczego, o co, w jakim wymiarze. Oni musieli mieć fundament, czyli to, co Państwu mówiłam, lekcja odwrócona to nie jest atom, który ja wrzucam i patrzę, jak się kręci, bo może różnie się wykręcić, tylko ja to osadzam w jakimś fundamencie. Osadziłam w fundamencie, czyli dałam, oni o tym wiedzieli, że tak będziemy pracować, ja im to powiedziałam, więc dałam im taką podstawę, niejako fundament. Następnie wyszły ich propozycje, oni pracowali, ja wspomagałam, inni też wspomagali. Czyli generalnie były grupy eksperckie, które były specami od jakiegoś tam tematu, ale pomagano sobie wzajemnie, jak ktoś coś znalazł, bo żeśmy siedzieli w klasie, po prostu poszukiwaliśmy wszystkiego, dzieci mogły korzystać z telefonów, no z czego tam dusza zapragnie, z czego sobie poprzynosiły również. I kiedy poszukiwaliśmy tego, bo ja tego nie wyłuszczałam, tak? Czyli jeszcze raz mówię, to była ta oddolna inicjatywa, oni sobie to wszystko poszukiwali, więc żeśmy to weryfikowali. Przy okazji nauczyliśmy się weryfikowania źródeł. Oczywiście w lekcji odwróconej ja jako nauczycielka sprzedaję, daję kilka źródeł. No i super. Tu miałam takie założenie, że ja chcę ich też nauczyć weryfikowania. Czy to, co znajdziesz, to jest ok, na jakiej zasadzie możesz to zweryfikować. Czyli znów pojawiają się takie fajne kompetencje, które przy okazji tej pracy wyszły. No i proszę Państwa, na czym ja w tej chwili stoję, bo od tygodnia jesteśmy na zdalnym, właściwie półtora. Zdążyliśmy zaprezentować projekty, a w tej chwili ja prowadzę lekcje i te elementy, które, czyli dalej generalnie pomykam z tematami, tak, które tam mam wpisane. I teraz co się dzieje? Ja prowadzę lekcje i naraz albo łapka mi się pojawia na Teamsach i dziecko przejmuje inicjatywę. Dzieje się to tak naturalnie, że ja w pewnym momencie łapię się na tym, że to nie jest już uczeń, uczennica, to jest po prostu partner, partnerka do tego, że on po prostu wie więcej, bo ta jego wycinkowa wiedza jest mocna. On popiera to źródłami, on wie, że nie może jakby prowadzić, przepraszam, to się troszkę z rytmu wybiłam, on wie, że musi ta wiedza być bardzo miarodajna. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać. I teraz na zakończenie już, proszę Państwa, żeby podsumować i spiąć, na początku były fajerwerki, teraz mamy rozgwieżdżone niebo. Im więcej uczę, tym bardziej się przekonuję, że jeśli dziecko uwierzy w swoje możliwości, to dzieją się cuda. Leczą się wszystkie lęki, leczą się wszystkie nieśmiałości. Jeśli mam zbudowaną pewność, a dziecko czuje pewność, jeśli na przykład, na przykładzie tych lekcji, o których mówiłam, zwłaszcza tej przykładzie tej drugiej, jeżeli wie i ono się czuje pewne, to ono potem i tak rozbłyśnie jak gwiazdeczka na niebie. I nie musi być już tutaj ciemności, tylko mam do czynienia z takimi fajnymi, jasnymi punkcikami, dzieciakami. Dziękuję bardzo. Dorota, ja czuję się, że ja widzę to rozgwieżdżone niebo po Twojej prezentacji. Justyno, super, że jesteś. Chciałabym Cię teraz zostawić znowu na podsumowanie i zakończenie części webinarowej, a potem mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć jeszcze na pytania. Tak, ja też tutaj wsadziłam czat i dużo pochwał dla Doroty, która rzeczywiście wykazała się wielką pasją i takim też bardzo, mi też bardzo odpowiadającym podejściem, czyli właśnie, że ważne są emocje, ważne jest zaangażowanie, ważne jest zainteresowanie i oddawanie tego pola uczniom i właśnie praca projektowa jest tym, co sprawia, że można to zrobić. Pojawiają się różne pytania, problemy i pytania. Ja sobie wypisałam niektóre już wcześniej i myślę, że one tutaj też się niektóre pojawiły. Czy na każdym przedmiocie można? I tutaj i pojawili się matematycy i WF-iści, był cały wątek WF-istów rozmów. Ja bym chciała tylko uzupełnić. Czytałam o odwróconej klasie wiele i o amerykańskiej szkole, która wprowadziła odwróconą klasę w całej szkole, a zaczęło się to od WF-istów.
to właśnie UEF-iści wymyślili, że czemu oni mają na lekcji tracić czas na tłumaczenie rzeczy, które mogą wysłać uczniom, żeby uczniowie obejrzeli to sobie w dowolnym czasie. Więc to jest też taki pomysł dla WF-istów, że to na pewno się da i zresztą pomysły na czacie były bardzo, bardzo ciekawe, że tą wiedzę z WF-u można też znacznie rozszerzyć. Oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani i można im też nie tylko pokazywać ćwiczenia, ale również zainteresować anatomią i tak dalej. Były też pytania od matematyków. Dla matematyków, no polecam ten artykuł, o którym mówiłam. Tam jest to, jak wprowadzać na matematyce, napisany przez Krzysztofa Chojeckiego i jego kanał Pistacja i materiały na Khan Academy. To jest to, co matematycy mogą wykorzystać. Dla anglojęzycznych polecam też Katie Gimbar, która jest amerykańską nauczycielką matematyki i przekonuje, że warto nagrywać samemu filmiki dla swoich uczniów, bo nikt nie zna naszych uczniów tak dobrze jak sam nauczyciel. Oczywiście to się wiąże z innym wątkiem, którego tutaj może takiego pytania nie napisałam, ale też dużo nauczycieli o tym pisze, że doba ma tylko 24 godziny i oczywiście, że musimy, że wymaga to dużo pracy od nauczyciela. Na początek na pewno wymaga to trochę pracy, żeby jeżeli chcemy nagrywać swoje własne filmy, jeżeli chcemy przygotowywać te materiały, to na pewno wymaga to wkładu pracy, ale generalnie to się zdecydowanie opłaca, dlatego że tak jak u Doroty, to uczniowie przejmują tą odpowiedzialność za naukę i oni zaczynają się uczyć i wtedy nauczyciel ekspertem w klasie. Jak często można prowadzić lekcję odwróconą? Też było takie pytanie, czy nie zamęczymy taką odwróconą klasą i to o tym też mówił Marcin, że oczywiście od czasu do czasu, że to nie musi być, a przede wszystkim jest to proces i powinniśmy wprowadzać to bardzo stopniowo, ale możemy doprowadzić do takiego etapu, że na każdym przedmiocie, na każdej lekcji i cała szkoła. To jest też możliwy model, a możemy spróbować tylko, możemy prowadzić odwróconą klasę na zasadzie testu i sprawdzić, jak to działa w jednej klasie. Możemy sprawdzić to, przetestować na jakimś jednym dziale, czy na jednym zagadnieniu, nie wiem, gramatycznym na przykład, czy oczywiście odpowiednim do przedmiotu. Też pojawił się wątek technologiczny i tutaj też podpowiadacie wiele możliwości i pracy w grupach, nie tylko w Teamsach, nie tylko na Zoomie, również Google Classroom to oferuje. Z technologicznych też takich nowości, ktoś napisał o Nearpadzie, to rzeczywiście też jest aplikacja, która umożliwia wstawienie filmiku i dodanie do niego pytań, a do tego dodanie różnych aktywności i w ten sposób takie dobre zorganizowanie lekcji. Takie lekcje na Nearpadzie to może nie, ale na Genially na przykład, które tu też tu zostało wspomniane, jest już dużo gotowych i nie musimy wszystkiego też tworzyć od początku. Też było pytanie, tutaj jest taki wątek się pojawił, czy mamy jakieś pomysły dla nauczycieli szkół średnich, dla licealistów. Oczywiście wszystkie pomysły, tak jak tutaj właśnie też czytam, że licealiści też lubią zabawy, opowieści, że te listy, o których mówiła Dorota, tak samo u licealistów się sprawdzą. Te same metody się sprawdzą, to żeby ich, że zaczynamy przede wszystkim od relacji. Musimy ich zaangażować, musimy wprowadzić w temat. Tak, żeby oni chcieli, żeby chcieli w ogóle cokolwiek dalej zgłębiać. Więc na początku jest sporo pracy, ale ta praca ostatecznie bardzo nam się opłaca. Też pojawił się wątek ucznia nieprzygotowanego do zajęć. Oczywiście, że tak będzie, oczywiście, że mamy takich uczniów, jak mówił Marcin, którzy nie czytają lektur, mamy takich uczniów, którzy nie odrabiają zadań domowych i mamy oczywiście podstawowy problem nasz tak wygląda, że dajemy zadania domowe i te zadania nie są odrabiane.
z zadaniami wyprzedzającymi właściwie powinno być łatwiej, dlatego że uczniowie dosyć szybko się przekonują, że ich nieprzygotowanie do zajęć, na tym nieprzygotowaniu tracą najbardziej oni sami. I traci też grupa, z którą potem muszą współpracować. Jeżeli nie będziemy tego ścigać złymi ocenami, będziemy tylko zachęcać, będziemy cierpliwi, będziemy otwarci, będziemy komunikować i też co nam się podoba, co nam się nie podoba, to myślę, że ten problem dosyć łatwo zostanie rozwiązany. Poza tym możemy też robić tak, że nie, musimy też mieć zawsze ten plan B, co zrobimy, jeżeli będzie nieprzygotowana cała klasa, co zrobimy, jeżeli będzie nieprzygotowana jedna grupa. Możemy dzielić ich na grupy, możemy obejrzeć to, co mieli obejrzeć w domu, możemy obejrzeć w trakcie lekcji. Oczywiście jest też problem, jak to zmieścić w 45 minutach czy w 30 minutach i na czacie mówicie o tym, co się teraz chyba niedobrego dzieje z tą edukacją zdalną. To, że musimy, że nauczyciele pracują według takiego samego planu, jakby pracowali w szkole. I myślę, że tym bardziej jeszcze trzeba się postarać o to, żeby to nie był czas zmarnowany, żeby ten czas można było efektywnie wykorzystać i wcale nie cały czas przed monitorem. Bo tak jak mówiłam, ja sobie wyobrażam tak, że można zadać pracę w grupach i od tego monitora dzieciaki, uczniów oderwać, a dać im możliwość współpracy i pracy samodzielnej. I potem wrócić na 5 minut ostatniej lekcji, a mieć też więcej czasu na to, na indywidualne rozmowy z uczniami. Myślę, że to można sobie trochę lepiej zorganizować. Moje propozycje rozwiązań to przede wszystkim motywacja, czyli zainteresować, dobrze się przygotować, tak to nauczyciel się musi też dobrze przygotować i uczyć też, jak Marcin o tym mówił, od jak najwcześniejszych lat uczyć się uczyć, bo musimy też nauczyć, jak oglądać, musimy nauczyć, jak czytać ze zrozumieniem, jak robić notatki, z których potem można się sobie łatwo przypomnieć. Moim zdaniem nie oceniać, ale doceniać przygotowanych. Można oceniać w sensie dawania jakichś, nie wiem, właśnie w quizach, jak tam mamy miejsca, puchary. Na pewno nie oceniać złymi ocenami, stosować ocenianie kształtujące, stosować informację zwrotną, to tak. Można odwróconą lekcję przeprowadzić w klasie na początek, wprowadzając taką formę pracy. Można pracować w grupach i wtedy na przykład ci, którzy obejrzeli, którzy są przygotowani do lekcji, stają się liderami tych pracy w grupach i to jest też ich forma docenienia. Ale też rozwiązuje to ten problem nieprzygotowania. Różne grupy możemy tworzyć właśnie na podstawie quizu, czy poziomu, czy zainteresowań. Możemy też tworzyć różne grupy i to też bardziej motywuje uczniów do pracy. Na pewno należy pozwalać na inicjatywę uczniów i dawać im wybór, ale taki wybór autentyczny, nie między zadaniem pierwszym a drugim. Bardzo ważna jest komunikacja i współpraca, otwartość, to, że staramy się być partnerami, że mamy zaufanie do naszych uczniów, zaufanie do tego, że będą rzeczywiście, oni się zaangażują i będą pracować, a nie będą robić wszystko, żeby nas gdzieś tutaj oszukać i ściągnąć na teście. Nie zmuszać, dać czas, znaleźć też przyczynę, dlaczego tak jest, że się nie przygotowali, że nie odrabiają zadań domowych. Z czego to wynika? Być cierpliwym, otwartym, dbać o relacje, pozwalać na błędy i sobie dać takie przyzwolenie również na to, że nam może to nie wyjść, że to nie jest dla nas metoda, że to nie jest metoda dla naszych uczniów, że może coś zrobiliśmy, czy robimy coś nie tak. Indywidualizować pracę, wykorzystać technologię, ale wykorzystać też pasję i zainteresowanie uczniów. Wcale tej technologii nie musimy stosować, jeśli ją stosujemy, to dlatego, że ona może nam coś ułatwić, a nie dlatego, żeby, jak to Dorota powiedziała, żeby były fajerwerki na lekcji.
Jakie są korzyści? Kształcenie kluczowych kompetencji. I myślę, że o tym mówiliśmy wszyscy troje. Współpraca, rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia, zarządzanie sobą, przywództwo. To są te najważniejsze kompetencje proinnowacyjne, które właśnie dzięki odwróconej klasie możemy kształcić. Wdrażamy do samodzielności. I jak będziemy już mieć tych samodzielnych uczniów, to naprawdę będzie nam znacznie łatwiej. Pozwalamy na przejęcie odpowiedzialności za naukę, czyli pozwalamy im na to, tak? Dajemy im na to przestrzeń. Korzyścią są też ciekawsze lekcje. Nasze lekcje w ten sposób stają się ciekawsze. Umożliwiamy zdobycie pozytywnych ocen i odniesienie sukcesu. Myślę, że na bardziej uczciwych warunkach. Nie ma prac domowych, to jest oczywista korzyść dla uczniów, ale również dla nauczycieli, którzy nie muszą sprawdzać prac domowych, natomiast to zadanie wyprzedzające służy temu, co się zadzieje na lekcji. Przygotowanie do lekcji przez oglądanie krótkich filmów, czyli uczniowie nie muszą poświęcić dużo czasu. To jest naprawdę maksymalnie 10 minut, które muszą poświęcić na przygotowanie do danej lekcji. A teraz mówicie o tym, piszecie, że bywa, że i 9 godzin siedzą przed komputerem, a potem jeszcze mają zadania domowe. Indywidualizacja to jest świetna możliwość, żeby dawać różnego rodzaju zadania różnym osobom, jak odpowiednio zdiagnozujemy, co jest naszym uczniom potrzebne i dopasowujemy to do potrzeb. Przygotujemy materiał, to jest pracochłonne, ale ten materiał można później wykorzystać. No i to uczeń ma pracować, a nauczyciel już na lekcji może trochę sobie odpocząć. To chyba tak już podsumowując. Jeszcze takie hasło, którego Dorota użyła mniej, znaczy więcej. Myślę, że to też warto zapamiętać. Dziękuję Ci, Justyno, za cudowne zamknięcie tego webinaru. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu byli, są równie urzeczeni jak ja. Myślę, że wychodzą Państwo z pomysłami, ale też z otwartą głową, żeby spróbować rzeczywiście tej odwróconej lekcji. Bardzo Ci dziękuję. Ode mnie jeszcze kilka słów organizacyjnych. Proszę nie uciekać z naszego pokoju webinarowego. Centrum Edukacji Obywatelskiej to właśnie takie fantastyczne webinary. Co jeszcze można od nas dostać w najbliższym roku szkolnym? To również szkolenia, też w formie online. Wiemy, że w tej chwili nie można się spotykać i pamiętając tą zasadę, szkolenia dla rad pedagogicznych, ale również programy bezpłatne, do których można dołączyć i uczestniczyć. Nabory do naszych programów zaczynają się w różnych momentach w roku szkolnym, więc może jeszcze coś jest, co Państwa zainteresuje. Obszary naszego zainteresowania, o których pracujemy w CEO to Szkoła dla Innowatora, czyli Pomagaj się uczyć i Szkoła ucząca się, jak również Ucz Otwartości, czyli programy, które wspierają budowanie w klasie dobrych relacji. O tych relacjach dzisiaj było bardzo dużo i o to też Państwo pytali. Również Angażuj Obywatelstwo, gdzie zachęcamy naszych uczniów i uczennice do podejmowania wyzwań z zakresu wolontariatu czy samorządności. Odpowiadaj na globalne wyzwania. Wiemy, że żyjemy w globalnym świecie i taka edukacja globalna to też centrum naszych zainteresowań. Otwieraj na kulturę, mnóstwo różnych projektów, na przykład Noc Bibliotek, czy Shortcut z małymi formami filmowymi. Wyjaśnij politykę, czyli programy, które tłumaczą politykę lokalną, krajową i europejską. Jeśli chodzi o zaproszenie, ci, którzy jeszcze zostali i którym się dzisiaj bardzo podobało, to za tydzień zapraszamy serdecznie również na webinar otwarty. To będzie zadawanie zadań w edukacji zdalnej z Dorotą Sterną i fantastycznymi ekspertami i ekspertkami. Mam nadzieję, że dołączą Państwo i będą również zadowoleni. Wszystkie informacje, ale również rejestracja będzie od jutra na naszym kanale na Facebooku. Oczywiście będzie można dołączyć się, zarejestrować i tak dalej. Od jutra na blogu CEO pojawi się również zapis tego webinaru, bo było takie pytanie. Będzie on dostępny, jeśli ktoś ma ochotę na powtórkę z rozrywki,
to będzie. Co fantastyczne, pod webinarem będzie przygotowany specjalnie przez Justynę PDF na temat, gdzie warto zajrzeć po pomocy w edukacji i odwróconej lekcji. Mnóstwo przyjaznych linków, mnóstwo treści. Zachęcam do odwiedzenia naszego bloga. To dopiero jutro. Co jeszcze powinnam powiedzieć? Zaświadczenia, pewnie powinnam powiedzieć. Zaświadczenia dopiero po 21:00 będą dostępne na zaświadczenia.co.org.pl. Tu jest błąd w adresie, mam nadzieję, że to nikogo nie zmyli. Paulina wrzuciła już na czat. Bardzo za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że było to interesujące. Czuję, że było bardzo interesujące ze względu na aktywność na czasie. Dziękuję Dorocie, Justynie i Marcinowi za fantastyczne wystąpienia i do zobaczenia następnym razem.